Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już vlogmasie na tym kanale. Dzisiaj mamy wtorek, ja sobie wstałam, zjadłam śniadanko, ogarnęłam się, umyłam głowę. Właśnie teraz będę sobie robiła pielęgnację, z racji, że mam takie slow morning dzisiaj. Pokażę wam w ogóle najlepsze kombo do włosów, już wam je kiedyś pokazywałam, ale pokażę wam je tutaj jeszcze raz. Przyjechał kurier? Mam dzisiaj pedicure z racji, że no w tym roku na święta wyjeżdżam i wyjeżdżam w miejsce, gdzie wiecie, będzie plaża, będą baseny i tak dalej, i tak dalej. Także no ważne, żeby mieć ładne stópki. Ale słuchajcie, miałam mieć na 13 bodajże 10, ale pani do mnie zadzwoniła, że jedna klientka musi pilnie przełożyć i czy mogłabym przyjechać na 14:30 chyba? Tak, 14:30, więc się zgodziłam, z racji, że no w sumie nie mam jakichś większych planów na dzisiaj oprócz nagrywania vlogmasa, więc mi to tam jakby bez różnicy, czy będę miała godzinę wcześniej, czy godzinę później. To, co teraz nakładam na włosy, jest genialne i muszę to kupić, najlepiej chyba przez internet. Ja to kupiłam u fryzjera, jak farbowałam się właśnie na blond przed wyjazdem do Bali i używam go za każdym razem po umyciu włosów i słuchajcie, dalej go mam. Już co prawda jest końcówka i już nie bardzo działa mi to, wiecie, to do pompowania tego, przez to, że wiecie, to jakoś usiadłeś tak na dole, ale i tak jeszcze jest trochę, więc wykorzystuję do końca, no ale będę musiała kupić nowe, bo jest to naprawdę świetne, nazywa się to Miracle Spray i za takie coś, u fryzjera kupiłam za chyba 150 zł, czy coś takiego, a wiem, że w internecie można znaleźć za niecałą stówkę, także na pewno sobie zamówię. Mam nadzieję, że jest jakaś dostawa do Polski, a nie trzeba ściągać z zagranicy, no ale słuchajcie, naprawdę to jest świetne i następnie po tym, jak właśnie nałożę to, testowałam też to z kalendarza adwentowego i też jest bardzo fajne, daje ładny zapach, więc wiecie co, dołożymy sobie jeszcze troszeczkę tej odżywki, bo ona też jest bardzo ładna, po niej bardzo ładnie włosy pachną. Nie wiem jeszcze jak taki efekt, wiecie, na dłuższą metę, ale zdecydowanie pięknie pach. To jest inspirowane zapachem Pawełka. I ostatni krok to jest of course olejek do włosów i to jest mój ulubiony, ten z Gizu. On jest naprawdę, powiem wam, świetny. Ja mam taką maleńką wersję, bo kupiłam ją z myślą właśnie o podróżach, żeby zabierać właśnie na jakieś wyjazdy i tak dalej, ale mamy w domu też z mamą jakby na spółce, znaczy no moja mama to kupiła, ale ja z nią używam. Mamy właśnie tą dużą wersję i rozprowadzam po całych włosach, najbardziej na końcówki, bo wtedy najbardziej są takie fresh. I teraz jest perfekcyjnie, możemy się skupić na pielęgnacji twarzy. Ale słuchajcie, to co wam chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że dzisiaj musimy ubrać choinkę. Bo choinka, którą w tym roku zamówiliśmy, już wam mówiłam to w jednym vlogmasie, ale powiem wam jeszcze raz. W tym roku choinkę zamówiliśmy, nie pojechaliśmy na plantację, tylko zamówiliśmy, bo mama znalazła jakąś ładną. Stwierdziła, a dobra, spróbujemy. No i właśnie kupiła ją i jest naprawdę bardzo ładna. Pokażę wam ją w dzisiejszym odcinku. Z racji, że dzisiaj będziemy ją ubierać, bo miałam ją już ubrać chyba we wtorek, w zeszłym tygodniu, a mamy znowu wtorek. Później miałam ją ubrać w czwartek, ale też coś nie wypaliło. Później w piątek przed wyjazdem do Warszawy, no i później pojechałam do Warszawy. Wczoraj wróciłam, wczoraj nie ubrałam tej choinki. Zapomniałam chyba po prostu o tym. No i dzisiaj w końcu mamy wtorek i dzisiaj naprawdę musimy już ubrać tą choinkę. O, dzisiaj jest równo połowa do świąt. Dzisiaj mamy równą połowę vlogmasów z racji, że jest dzisiaj 12, więc jeszcze tyle dokładnie do świąt. No więc czas ubrać już tą choinkę. Także zaczynamy pielęgnację. Zacznę od Glow Recipe. Powiem wam, że kupiłam te wszystkie kosmetyki jak byłam na Hawajach w Sephorze tam i tam trochę poużywałam ich, to przez Hawaje, czy to przez tą pielęgnację nagle mnie wysypało i trochę się zraziłam, ale z racji, że teraz i tak już mi się kończy okres, ale miałam okres, to i tak mnie wysypało, to stwierdziłam, dobra, spróbuję jeszcze raz, jeżeli mi pomoże, to jest czas na przekonanie się drugi raz, a jeżeli pogorszy sytuację, to znaczy, że nie mogę tego używać. No ale na pewno przepięknie to pachnie, naprawdę w ogóle opakowanie jest prześliczne. Wzięłam właśnie takie małe, bo są też takie duże, ale trochę się bałam, właśnie nie wiedziałam, czy na pewno mi to dobrze zrobi. Następnie do Ordinary to jest ten kwas. O Jezus, jak ja to zakręciło. I ja ten produkt akurat bardzo lubię. Cały czas mam wrażenie, że kurier przyjeżdża. Ten produkt akurat bardzo lubię, moja mama mi go kiedyś poleciła i właśnie od tego czasu no co jakiś czas go tak używam. Na pewno nie codziennie, ale używam go sobie, bo on właśnie fajnie nam tutaj oczyszcza i tak spina skórę. Mam straszne problemy teraz z suchymi ustami. Wczoraj na noc nałożyłam sobie maskę na usta i teraz też musimy użyć coś turbo nawilżającego, bo po prostu całe mam przesuszone. I na koniec jeszcze bardzo mocno nawilżający krem na twarz. Nie używam go codziennie, kiedyś go używałam codziennie, tylko w tej takiej tubce, ten jest akurat w sprayu, żeby tutaj już nie jakby nie rozcierać, wiecie, tak mocno tego wszystkiego, co się nałożyłam, więc użyję sobie krem w sprayu.
więc używam go sobie po prostu raz na jakiś czas, jak potrzebuję takiego giga nawilżenia właśnie na skórę. I ten spray jest fajny, bo można go sobie po prostu wklepać i już się tak nie rozciera, nie podrażnia tej skóry. Wczoraj nałożyłam sobie maskę właśnie z tego Laneige, chyba tak to się czyta, a teraz nałożę Lip Balm, tylko on jest już dość stary, bo kupiłam go zanim w ogóle ta marka Laneige jeszcze była tak popularna. Ja kompletnie nie znam, ale dalej bardzo ładnie pachnie. On jest akurat o zapachu gruszki i liczę na to, że mi porządnie nawilży usta. No tak pięknie pachnie, że nie mogę w to uwierzyć. To, co zawsze uwielbiam jeszcze robić rano, to sobie zaczesać brwi i zalotka. Jak się nie maluję i nie wychodzę z domu, to styl lubię sobie użyć zalotki, bo wtedy wyglądam jakoś tak bardziej fresh. No i płatki pod oczy, of course. Zawsze się mnie pytacie o te płatki, nieważne ile razy je pokażę. To są, moi drodzy, płatki z Pixi. One są dostępne w Sephorze i są bardzo fajne. Ja je bardzo lubię. Mam jeszcze jedne, które czekają, aż skończy mi się to opakowanie. I wtedy będę testować tamte, ale na razie wam ich nie pokazuję, bo nie wiem jak się sprawdzą. A tamte dostałam w jakiejś paczce PR-owej. No a te, jak mi się skończą, na pewno kupię jeszcze raz. Siup. Jeszcze chciałam was upgrade'ować z racji, że pokazałam wam już jakiś czas temu na Vlogmasie, że zaczęłam właśnie ten dziennik i słuchajcie, muszę się przyznać, że dalej cały czas codziennie, dzień w dzień w nim piszę. Piszę się w nim rano, po przebudzeniu i wieczorem, zanim się pójdzie spać. No i właśnie słuchajcie, nawet jak wróciłam z imprezy o 5 rano, to w nim napisałam i rano jak się obudziłam na kacu, to też w nim napisałam, więc jak wtedy napisałam, to już chyba zawsze będę pisać. I jeszcze wam powiem, że zaczęłam czytać tą książkę i powiem wam, że jestem dosłownie na 20 stronie i źle mi się ją czyta. W sensie tutaj już od samego początku za mocne jest to wszystko dla mnie. Ta książka jest taka, no, za mocna. Ja chyba nie lubię aż takich jakichś darków i tak dalej. Może później się rozkręcę, jest lepiej. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś z was czytał tą książkę. Oj, upaćkałam już. Jeżeli ktoś z was czytał tą książkę, to dajcie mi znać, czy później jest lepiej, bo już same jakby słowa na początku trochę mi zraziły tą książkę. Jakoś nie mogę się do niej przekonać. Nie mogę się przekonać do tego, żeby ją dalej kontynuować. Dlatego jak byłam w pociągu, zaczęłam czytać Igrzyska Śmierci i wtedy czytałam je na czytniku, więc muszę sprawdzić, na której stronie jestem. Ja wam już tak od razu mówię o książkach, to przy okazji troszkę zupgrade'uję, co u mnie, jak to teraz wygląda. W ogóle na Wattpadzie dziewczyna Weronika Marczak, która pisze Rodzinę Monet. Wy wiecie, że ja lubię czytać Rodzinę Monet, że to jest taka fajna książka właśnie chillowa, na takie wieczorki i tak dalej. I ona właśnie teraz robi coś takiego w rodzaju kalendarza adwentowego na TikToku, gdzie codziennie wrzuca po około 1000 słów i ja codziennie na bieżąco czytam tą Rodzinę Monet, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Te rozdziały, no, są bardzo krótkie, ale mimo wszystko fajne, że jest to takie codzienne. Książek, które jeszcze ostatnio kupiłam, to jest to The Brothers Hawthorne. Nie mam pojęcia nigdy, jak to się czyta, ale ja czytałam wszystkie części The Inheritance Game, zresztą wiecie, bo ja nawet oceniałam je na różnych filmikach i na moim Instagramie i właśnie teraz kupiłam to. Nawet nie miałam pojęcia, że wychodzi ta część i szczerze, jak czytam ten tył, nie mam zielonego pojęcia, o czym to jest. W sensie, nie wiem, czy to są jakby wydarzenia z przyszłości, czy to są wydarzenia z teraz, jakby po tych wszystkich częściach. Jeżeli wiecie, co się dzieje w tych książkach, proszę dajcie mi znać, bo ja serio nie jestem, jakby tutaj jest tylko opis tych braci. Trochę mi to tak pachnie kontynuacją, ale nie jestem pewna. I jeszcze chciałam wam powiedzieć o książce, którą ostatnio przeczytałam i mówiłam wam o niej na Instagramie. Są to Muchomory w cukrze. Ja dostałam tą książkę od Oli, od narzeczonej mojego brata na urodziny i powiem wam, że ani okładka, ani tytuł, ani też jakieś opisy na TikToku w ogóle mnie do tej książki nie ciągnęły, ale miałam zastój czytelniczy, sięgnęłam, bo ona jest taka, wiecie, malutka, krótka i przeczytałam ją chyba w jeden albo w dwa dni, coś takiego, no generalnie w kilka godzin, tylko podzielone na dwa dni. Czytało mi się ją super, w sensie ona przez większość czasu była taka bardzo chillowa, przyjemna, to były opisy po prostu, co grupka przyjaciół robi sobie na wakacjach i później nagle totalny plot twist, wszystko się obróciło. Później już miałam takie, chyba troszkę aż za mocny plot twist dla mnie, ta końcówka aż tak mi nie siadła, w sensie nagle wszystko wiedzieliśmy i nagle bum, wszystko wybuchło. Troszkę to się wszystko pokomplikowało, ale mimo wszystko polecam tą książkę. Jeżeli macie zastój czytelniczy, to ona będzie idealna właśnie. Także to tyle, jeśli chodzi o taki jeszcze update czytelniczy, a jeśli chodzi o update ogląd filmowy, nie mam pojęcia jak to nazwać, to słuchajcie, zaczęłam kilka dni temu przed wyjazdem do Warszawy oglądać na Netflixie Peaky Blinders. Ja już miałam kiedyś jedno podejście do Peaky Blinders, ale troszkę mi się przysypiało na pierwszym odcinku i kompletnie nie wiedziałam, co tam się później działo. No wtedy muszę przyznać, że oglądałam głównie dla
głównego bohatera. A teraz zaczęłam oglądać od początku i się skupiać tak bardziej na fabule. I powiem wam, że się serio wciągnęłam. Dzisiaj skończę pierwszy sezon, jestem na 6 odcinku, czyli na tym finałowym pierwszego sezonu. No i mam jeszcze 6 sezonów. Fajnie się to ogląda. Jeżeli lubicie też takie klimaty osadzone w dawnych latach i w ogóle jakieś takie właśnie jakieś mafijne klimaty, wojenne i tak dalej, to polecam. To wam się spodoba. Ja teraz lecę robić sobie kawkę. Po paznokciach jedziemy do paczkomatu i później będziemy, bo w paczkomacie są rzeczy na choinkę. Czas na robienie make-upu. W trakcie będę sobie też oglądać Peaky Blinders. I następnie zbieramy się na paznokcie. Okej, jestem już ready, także zbieram się i wychodzę, bo mam lekkie opóźnienie, więc mam nadzieję, że zdążę i będę na czas, bo trochę się długo malowałam, przez to, że oglądałam w tle serial, nie zdążyłam wysuszyć włosów, ale zakładam czapkę i kaptur, więc wreszcie podeschnie, jak będę jechać, także zakładam buty i lecę. Strasznie szybko, bo ja nie pamiętam, gdzie ja zaparkowałam. Już wracam, już jestem po paznokciach i szczerze nie mam żadnego pojęcia, gdzie zaparkowałam. W sensie chodzę już chyba z 15 minut uliczkami i nie wiem, gdzie jestem, ani gdzie mam iść. Jak się idzie w jedną stronę, to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż jak się później wraca. I nie wiem, mam nadzieję, że to już jest ta uliczka. Mam wątpliwości, nie wiem, zobaczymy. Opy. Jest sukces. Stoi. Okej, a więc moje stópki są pięknie zrobione. Ja teraz wracam do domku i będziemy ubierać choinkę. I w ogóle jeszcze moja mama kupiła chyba uszka z barszczem, także też sobie zjemy. I co? Jedziemy do domku, widzimy się tam i otworzymy sobie jeszcze kalendarz adwentowy, także zapraszam was właśnie do tej części. Zobaczcie, jaki słodziak. A tobie mówię. No. Okej, kochani, jestem już w domku. Jest ze mną Luna, która sobie tutaj śpi obok mnie. Ale słuchajcie, otwieramy kalendarze adwentowe. Dokładnie tak. I dzisiaj otwieramy. Uwaga, uwaga. A, mieliśmy opóźniony jeden vlogmas. Jeden vlogmas się opóźnił. Więc, moi drodzy, otworzymy dzisiaj 10, 11 i 12 okienko. I od jutra już będziemy normalnie otwierać. Także zaczniemy od Milki. Pierwszy to... choineczka. Luna tutaj... Co robisz? Co ty robisz? Mamy ponownie Mikołaja. Dobra, zjem jedną. A resztę, dwie pozostałe, zjem po uszkach. Kształt? Laseczka. Okej, okay. Herbatki. Zium 10. Uwaga, uwaga, mamy dzisiaj cranberry, hibiskus i rose hip. Troszkę jestem zawiedziona tym kalendarzem. Drugi raz bym go nie kupiła, drugi raz bym kupiła jakieś lepsze z herbatami. No ale co? Nie wiedziałam, także 11. Tutaj mamy winter balance. Okej, okay. Było już coś podobnego. Winter chyba boost wtedy było. O, miętowo. Miętowo, ładnie. I ostatnie okienko, czyli 12. I mamy tutaj kokoa, cynamon i ginger. Okej, okay, dobra, czas na Only Bio. 10 mamy tutaj, znowu jakaś malutka. Znowu coś niespodziewanego jak na firmę Only Bio. Czyli mamy tutaj balsam do ust, smakowicie gładkie usta, inspirowany zapachem WW. Okej, okay, czyli tych batoników, ja lubię te WW, czy pewnie będzie pachnieć jakoś czekoladowo? Ładnie pachnie, ale to totalnie nie jest WW. To nie jest jakiś konkretny kolor, ja raczej jak po prostu zwykły balsam, nałożymy go sobie. Okej, okay, on jest taki dziwny. Nie lubię tego typu balsamów, jak mam być szczera. One są, możliwe, że one są jakoś bardzo nawilżające, ale ja nie lubię tego typu, bo on jest taki, że widzicie, no tutaj konsystencja jest fajna. Ja właśnie lubię taką konsystencję, ale tutaj pod wpływem ciepła ona się bardzo rozpuszcza na takie totalne masło. To mi nie siedzi. Pachnie bardzo ładnie, ale ta konsystencja taka średnia. Mam nadzieję, że chociaż fajnie nawilża. Teraz 11.
Okej, mamy kolejną odżywkę do włosów i to bardzo fajnie, bo ja tutaj właśnie się takich produktów spodziewałam. Mamy odżywkę proteinową inspirowanym zapachem pawełka toffee. Tak się prezentuje ta odżywka. Powąchamy jeszcze. Okej, pachnie identycznie jak pawełek. No te zapachy inspirowane pawełkiem faktycznie im wyszły, bo one faktycznie tak pachną. I teraz 12 okienko, które mamy tutaj. Mamy znowu WW, ale tym razem jakieś inne. Mamy o smaku peanut butter. Nigdy przenigdy tego nie testowałam. Że, dobra, wiecie co? Zrobimy sobie jednego dziaba, jednego gryza, bo chcę sprawdzić. Okej, pachnie mega ładnie, troszkę jak Reese's. Ale jakbym miała ochotę na coś z masłem orzechowym, to to bardzo spoko. I ostatni kalendarz adwentowy, czyli kalendarz z burżuła. I tutaj otwieramy również 10 okienko. Ja już wiem, co jest w 10 okienku. Zresztą, że Oliwka ma taki sam kalendarz adwentowy i razem z nią otwierałam go na jej vlogmasach. Mamy tutaj, taram, maskarę. Ten pędzelek to taki średni. Ja właśnie na przykład wolę silikonową. Ale okej, będę testować. Mam nadzieję, że chociaż fajnie podkreśla rzęsy. Jeszcze 11... O, proszę bardzo, dzisiaj 11, taka mega, mega malutka. Mamy tutaj eyeliner, zapewne czarny. W ogóle czy w tym kalendarzu był już eyeliner? Był już eyeliner. Był eyeliner w płynie, a tutaj mamy taki, okej, taki w takim mazaku. To jest mniej precyzyjne, ale za to dużo... Okej, jak to się stało? Jak do tego doszło? Jak ja już się od razu upaćkałam? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, jak do tego doszło, że jestem już cała uwalona tym eyelinerem, a dosłownie tylko go otworzyłam. Tak, otwieramy już ostatnie okienko, czyli okienko numer 12. Coś dużego. O kurde, jaki wielki produkt. Co jest grane? Ale znów puder? Średnio, ale z racji, że ja bardzo lubię sypkie pudry, to jestem zadowolona. Tutaj widzę, że nawet mamy... puszek dodany, okej. Oj, ale to mi się nie podoba. Nie jest zakręcane, tylko jest w ten sposób otwierane i to jest spoko, jeżeli wiecie, trzymacie sobie kosmetyki po prostu w toaletce. Ale jak miałabym takie coś zabrać do kosmetyczki podróżnej, to oj, bałabym się, że tutaj by się wydarzyło niefajnego. No jeśli chodzi o kalendarze adwentowe, to jest to już wszystko. Teraz lecę jeść uszka i później będziemy ubierać choinkę w końcu. Okej, kochani, tak się prezentuje nasza choinka w tym roku. Właśnie w ten sposób, jak widzicie, jest ona w doniczce. No wygląda, jest przeurocza, chociaż sypie się trochę mocno, ale jest bardzo ładna i czas ją udekorować. Tutaj zostały już przygotowane lampki, które muszę założyć. Także najpierw musimy ogarnąć, czy one świecą i w ogóle wszystko na pewno świecą, ale jak to wszystko ma wyglądać, musimy sprawdzić. Także pozwólcie, że ja je najpierw rozprączę, ogarnę i potem będziemy je nakładać. Okej, podłączam je do kontaktu. I zakładam jedno i prowadzę je aż do góry, a później będziemy zakładać drugie w miejsca, w których nie ma tych pierwszych, także... Kochani, właśnie w tym roku zdecydowaliśmy się na takie sopelki na choince i prezentuje się to tak. Jest ładnie. W ogóle na początku chciałyśmy zostawić z mamą same lampki, ale stwierdziłyśmy, że nie, że lepiej coś może dodać. I właśnie mama zamówiła takie sopelki, które moim zdaniem mega ładnie odbijają w ogóle właśnie te lampki i światło. I są one z Homely i kosztują 35 zł za opakowanie, a jedno opakowanie posiada 12 takich sopelków. Więc wydaje mi się, że spoko sprawa, ładnie to się prezentuje. Okej, kochani, tak się prezentuje choina w tym roku. Moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają te sopelki. Właśnie tak fajnie odbijają to światło. Tutaj jest jeszcze, o jak widzicie, przedłużacz, bo znalazłam tylko taki, my musimy po prostu znaleźć taki co ma więcej gniazdek i wtedy podepniemy to tutaj, bo tutaj jak widzicie jest jeden kontakt. Póki co wygląda to tak, ale i tak jest bardzo ładnie. Porobię teraz jeszcze jakieś piękne przebitki.
Kochani, muszę się wam pochwalić, jaki kozak prezent dostałam na święta i na imieniny razem, bo ja mam imieniny 23 grudnia, 24 grudnia są święta, no a my wyjeżdżamy 20 grudnia, więc jak mama mi dzisiaj powiedziała, że przyszedł mój prezent, to mówiłam... Dawaj, dawaj mi to teraz, ja chcę już teraz. No i u nas w rodzinie jest tak generalnie, że imieniny trochę obchodzimy. To jest u nas takie rodziny, że w sumie wiecie, imieniny to są takie, no w sumie takie trochę bzdurne święto i tak dalej. Ale my w rodzinie generalnie zawsze jakoś te imieniny obchodziliśmy, czy po prostu składaliśmy sobie życzenia, czy gdzieś wychodziliśmy na jakąś kolację, czy dawaliśmy sobie jakieś mniejsze bądź większe prezenty. Po prostu u nas w rodzinie tak jest. I w tym roku dostałam prezent łączony na imieniny i na święta i są to tam tradam, dam dam, słuchawki. No ja słuchajcie, do tej pory miałam, pokażę wam. To są słuchawki, o które bardzo często pytaliście, jak ja gdzieś wrzucałam na Insta Stories, jak w nich chodzę na spacery z psem, czy po prostu jak gdziekolwiek je miałam na sobie, to bardzo często się nie pytaliście. To są słuchawki Beats Studio 3. Fajne, to były świetne słuchawki. Ja dlatego właśnie nie kupowałam sobie tych słuchawek, bo stwierdziłam, że w sumie po co, skoro mam te. Jakiś czas temu moja mama do mnie przychodzi i mówi... No słuchaj, a które te słuchawki, te właśnie nauszne z Apple są najlepsze? I ja takie mówię, że a co? I mama mówi, no bo chciałaby sobie kupić, że które są najlepsze? Ja mówię, mamy no albo srebrne, albo zielone, ale chyba najlepiej srebrne. I ona mówi, no dobra, bo chcę sobie kupić. I tak sobie pomyślałam, ona nigdy nie pyta się mnie w takich sprawach, jeżeli chce sobie coś kupić. I ja troszkę się domyśliłam, ale mimo wszystko dzisiaj, jak mama powiedziała, że przed prezent, to ja zapomniałam o tej naszej rozmowie. Fajnie, cieszę się, naprawdę. No i słuchajcie, zobaczcie, tak one się prezentują w ogóle... Ładnie pachną nowością, mega ładnie. Tak, one mają taki pokrowiec. No i prezentują się tak. Wydaje mi się, że wszyscy już widzieli gdziekolwiek te słuchawki. No i tak one wyglądają. I w ogóle nie wiem, nie umiem ich wyłączyć. W sensie one się za każdym razem, jak ja wkładam je w te otui, to one się wyłączają. Ale tak to normalnie cały czas są włączone. I nie wiem, dajcie mi znać, czy je się jakoś wyłączę, czy da się jakoś je wyłączyć i tak dalej. Nie mam pojęcia, ale prezentują się w ten sposób. I w ogóle najlepsze jest to, że teraz nie mam włączonego trybu wygłuszania, tylko mam jakiś inny tryb i ja słyszę w tym trybie dużo lepiej, w sensie słyszę, na przykład wiecie, jak na przykład robię tak, uderzam paznokciami, załóżmy, to słyszę to głośniej niż jak nie mam tych słuchawek, więc to jest jakiś taki tryb, który zbiera chyba wszystko, co jest dookoła i teraz jak mówię do kamery, to też słyszę w ogóle wszystko lepiej. No, są bardzo ładne, także bardzo się cieszę, są przepiękne. No i co, fajnie, będę testować, także chciałam się wam tylko pochwalić, to był chwali moment. Hejka kochani, chciałam wam bardzo serdecznie podziękować już za oglądanie tego vlogmasa, z racji, że właśnie kończę go montować i będę go wrzucać na kanał, także dziękuję i widzimy się już pojutrze w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia i pa, pa.